Jako zawodnik zieleniczanki, powiedz mi proszę, jak oceniasz dzisiejszy mecz? Dzisiejszy mecz? Powiem ci tak. Gramy dobrze, kontrujemy przeciwnika, to jest najważniejsze, ale powiem ci jeszcze jedno, że Cracovia gra piłką. My tego po prostu nie robimy. My cały czas kontrujemy, jeszcze raz kontrujemy, no i po prostu Kuba Rozwadowski z 25 metra strzelił bramkę, która po odbiciu się od przeciwnika wpada do bramki. No i pod koniec 45 minuty Wasiluk. Co według ciebie brakuje Zieleniczance, aby w dniu dzisiejszym zwyciężyć? Co dzisiaj? Skuteczności i dokładnego podania, tego ostatniego podania. Tutaj Adrian Pogan miał taką sytuację, mógł podać do Mariusza Biedy, lecz no niestety mu się to nie udało, chyba chciał strzelać. Dzięki serdeczne. Co prawda, Sztomku, nie grasz już w Zieleniczance, ale jak oceniasz dzisiejszy mecz swoich kolegów jako prezes i jako był zawodnik Zieleniczanki? No bardzo dobrze, prowadziliśmy 1-0, Adrian Pogan miał sytuację na 2-0, no i kurczę, Marek Wasiluk strzał życia chyba oddał, jest 1-1. No. Mamy młody zespół, młodych chłopaków, także no, oceniam to na razie bardzo dobrze, oby nie było tak w Sieprawiu, to znaczy gramy na razie z przewagą jednego zawodnika, bo jedna osoba z Cracovii dostała czerwoną kartkę i oby nie było tak w Sieprawiu, że grając w przewadze, przegramy mecz. Według ciebie, jakim wynikiem mecz dzisiaj się skończy? Remisowym, a jestem za tym, żeby było 2-1, ale będzie naprawdę ciężko, bo sytuacji mamy mało, natomiast w najgorszym wypadku chciałbym, żeby był remis, w najlepszym, żeby Adrian jeszcze strzelił drugą bramkę i byśmy wygrali 2-1. Dziękuję uprzejmie. Jako były zawodnik zarówno Zieleniczanki, jak i Cracovii, jak oceniasz dzisiejszy mecz? No, Cracovia ma przewagę, ale nie wykorzystać sytuacji, chociaż Zieleniczanka miała dwie fajne kontry, która też powinna wykorzystać sytuację. Powinno być dla Zieleniczanki na 2-0. Czyli według ciebie czego tak naprawdę brakuje w dzisiejszym meczu koniczynką? Skuteczności. No, były dwie fajne sytuacje, dwie kontry, które powinny bramki paść. Wykończenia. Tak, wykończenie. Dziękuję serdecznie. No, nie ma za co. Jako prezes sąsiedniego klubu TSV Węgrzytanka, jak pan ocenia dzisiejszy mecz Zieleniczanki kontra Cracovia? Bardzo dobrze Zieleniczanka gra. W zasadzie to mogło już prowadzić do przerwy. Spokojnie tak 3-0. No, niewykorzystane sytuacje się mszczą. No fatalny błąd tam jednego z obrońców. No i Kościowie wyszedł też strzał życia. Ale generalnie Zieleniczanka mi się podoba, bo nie gra defensywnie. Parę ładnych akcji stworzyli, tak powiedziałem. Powinno być do przerwy 3-0 dla Zieleniczanki. Czyli według pana po tej 46 minucie, czego brakuje Zieleniczance, co powinna zrobić, aby jednak ten wynik uległ zmianie? Przede wszystkim to brakuje skuteczności, bo to jest najważniejsze. Poprawić skuteczność będzie dobrze w drugiej połowie. Tym bardziej, że Cracovia gra o osłabieniu. Kiedy gra Węgrzytanka? Przepraszam, Węgrzyce. Węgrzyce. Węgrzyce gra jutro na wyjazdowy mecz z lotem Palice. Będzie to ciężki mecz ze względu na warunki po prostu, jakie panują na boisku w Szczegnicach. Tam generalnie fatalne boisko. My dobrze gramy piłką. No nie ukrywam, że mamy kłopoty właśnie na takich boiskach, gdzie jest nierówno. No. Ale myślę, jaki wynik obstawiamy? Dzisiaj obstawiamy wynik 2-1 dla Zieleniczanki, a jutro 2-0 dla Węgrzy. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Krzysztof, no niestety Cracovia prowadzi Zieleniczanką 3-1, choćby i nawet mimo tego, że grają w osłabieniu, grają w 10, nas jest 11 na boisku. Czego dzisiaj zabrakło Zieleniczance? Umiejętności przede wszystkim. Cracovia to jest w mojej ocenie jeden z trzech najlepszych zespołów w tej lidze, oprócz Trzebini i Halmiaka. Od początku mieli dużą przewagę, my graliśmy dobrze taktycznie w pierwszej połowie, dlatego prowadziliśmy długo. Później bardzo dobry strzał Wasiluka, który wpadł w okienko jeszcze od słupka. A dwie następne bramki, to co prawda my gramy w przewadze, ale oni mają piłkę cały czas, bo są lepsi od nas technicznie, lepsi piłkarsko. No i uważam, że oczywiście druga bramka Wasiluka, no to nie ma prawa wprowadzić, to jest bramka Kuby, naszego bramkarza, w krótki róg, lekki strzał. Natomiast bramka na 2-1 to też przyspaliśmy w obronie i my takich sytuacji mieliśmy 3 w tym meczu i nie wykorzystaliśmy, oni mieli i od razu wykorzystali. No, po prostu brak umiejętności, za bardzo się denerwujemy. Ta czwarta liga to po prostu jest dla nas chyba znowu za wysoka, choć jest dużo lepiej niż 2 lata temu. Jakie wnioski na przyszłość? No nie wiem, jakie wnioski na przyszłość. Przede wszystkim w dalszym ciągu nie ma w ogóle funduszy takich dla zawodników w klubie. Gramy swoimi zawodnikami i ogrywamy młodzież Zielonek i z tego się trzeba cieszyć. No to jest najwyższy poziom rozgrywkowy, jakim była Zieleniczanka kiedykolwiek. Drugi raz nam się udało tu awansować. No jest ciężko.
kibiców cieszy to, że, tak jak wspomniałeś przed chwilą, na Murawę po raz pierwszy wszedł Piotrek Mosur. Jak oceniasz go? W treningu wygląda bardzo dobrze i będziemy stawiać dalej na młodych zawodników Zielonych. Dziękuję Ci uprzejmie. Dziękuję. Panie Michale, Krakowia w dniu dzisiejszym była lepsza od Zieliczanki. Jak Pan ocenia dzisiejszy mecz? No myślę, że to, co Pani powiedziała, nie mija się z prawdą w żadnym wypadku. Chociaż tak z perspektywy sytuacji stworzonych, to myślę, że gdyby padł wynik 7-4, to byłby bardziej adekwatny, bo i Zieleńczanka po tych niebezpiecznych kontrach, które wyprowadzała, miała przynajmniej trzy wyborne okazje do zdobycia bramki. No my też skutecznością dzisiaj nie grzeszyliśmy, bo gdyby jedna, druga drużyna wykorzystała to, to wynik byłby bardziej hokejowy. Co nie zmienia faktu, że no, uważam, że to zwycięstwo było zasłużone bez dwóch zdań. Nawet grając w 10 w drugiej połowie, no byliśmy zespołem lepszym i tutaj nie ma co tego ukrywać. W pierwszej połowie zawodnik z Pana drużyny został ukarany czerwoną kartką. Uważa Pan, że słusznie, czy też nie? Wie Pani co, z mojej perspektywy wyglądało to tak na dwoje babka wróżyła. Natomiast po rozmowie z trenerem Szumcem, który widział to bliżej, przyznaję mu rację, że kartka była słuszna. Co na przyszłość podpowiedziałby Pan naszym koniczynkom? Panie co, to jak to mówią, nie moje rybki, nie moje akwarium, więc ciężko mi tutaj cokolwiek podpowiadać, tym bardziej, że Krzysiek jest trenerem, który naprawdę zna się na swoim fachu i on pracuje z tym zespołem na co dzień. No widać, że dzisiaj zdecydowanie brakowało szczególnie Piotrka Gładysza w środku, bo ja ten zespół znam tutaj i wiem, że Piotrek jest no, naprawdę zawodnikiem nie na tą ligę i myślę, że tutaj razem z Kosowiczem w środku oni naprawdę robią wtedy różnicę i ewidentnie widać było jego brak, prawda? No poza tym no nie ma co ukryć, my w tej lidze piłkarsko też raczej jesteśmy drużyną, prawda, z czuba tej tabeli, więc no ciężko było dzisiaj Zieleńczance rozwinąć skrzydła, a myślę, że naprawdę tutaj też rozmawiając z Krzyszkiem mają wielu młodych chłopaków i na pewno to, ta praca jego będzie procentować, może nie w tej rundzie, może w przyszłej, może za rok, za dwa, no ciężko też ocenić. Kilku zawodników Zieleńczanki w dniu dzisiejszym siedziało na ławce z uwagi na liczne kartki. Wrócił do zespołu Jacek Bulak, który był dosyć długo za granicą. Natomiast trener Szumiec ocenił Waszą drużynę jako jedną z najlepszych w tejże lidze. Bardzo mi miło, że Krzysiek tak nas ocenia. I myślę, że też tak jak i Pani w pierwszym zdaniu, Krzysiek też się nie mija z prawdą, no bo mówię, obiektywnie patrząc, naprawdę my próbujemy grać w piłkę, staramy się grać, nie kopać, tylko staramy się grać. Mamy w drużynie samych 17-18-latków, młodych chłopców, którzy są bardzo chętni do pracy, bardzo, bardzo fajnie potem realizują te założenia w trakcie gry, które sobie w całym tygodniu, prawda, staramy przećwiczyć. No poza tym też nie ma się co oszukiwać, no my trenujemy codziennie, prawda, więc na tle drużyn, no półamatorskich wręcz, lub bądź całkiem amatorskich, czwartoligowych, musi ta różnica być widoczna. Myślę, że można być sercem z drużyną, aczkolwiek realia w dniu dzisiejszym były inne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.